Cię wie, jak nie. No czy ja będę wiesz na żywo, kurde. No, ja no Ola, widzicie, no. Przeżycia napierw. Co robi? To jest tak zwany blue box. Matka, uśmiechnij się. 30 lat temu wynalazłem. Nie, tu się popatrzcie. W kinie, w telewizji. Ale to, co niebieskie widzi kamera, ten mikser wycina. Tam, który pokazywałem. Nawet dzisiaj na witamy z kamerą. Ale wyraźnie mówcie. Chyba, bo to jest niesłanie, masz moje drogi. Ola, ona, ja jej nie znam. Na przykład, no kurwa. Kamera w kamerę wtedy się inicjuje. Blue box. Ale wchodzi Justin. Justin, jeszcze raz, jeszcze Justin, daj, daj, ja nie chcę. Jeszcze raz pracuję. Tak. Robię do planu tutaj. Nie, może nie. Pogody nie będzie widać. Skierował kamerę z blubowcem na... Słuchajcie, bo to jest naprawdę pamiątka, nie? Takie zdjęcie mieć. Ale to musimy chyba jakoś większość tak kucnąć, no, albo... Żeby było widać tło, nie? Byś było, że tam... Ja rentgen jestem, patrzcie. Ej, zrób ten... Spotkę Bacia. Wywiad ze mną. Gościem w studiu jest... Gdzie to jest? Gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Co dzisiaj mamy? Gościem dzisiejszego wieczoru jest tam druh Bartłomiej. Co nam druh o sobie opowie? No nie o sobie, ja mam przedstawić wydarzenia na Podkarpaciu. No, dobrze, co się działo na Podkarpaciu? 15 pożarów traw. Dość potężnie spłonęły trawy w Radomyślu. No i mamy bardzo piękną pogodę. Wyż idzie. Słyszałem, że jest jakiś zlot harcerzy w Rzeszowie. Też słyszałem. No naciągaj, ja jestem taki. Tak. Jest. Dziękuję bardzo serdecznie za usterkę. Tak, przyjechali. No też coś słyszałem. A gdzie drugi? Myślamy. Dobra, wymiana. Akcja. Trzyma się kamera. Akcja przyjazd. Nie trzymasz karty jako gość. Nic się nie dzieje. Na. Szanowni Państwo, lecimy. Kompletnie nic się nie dzieje na tym Podkarpaciu. W Bieszczadach słońce, w Leżajsku słońce. Coś się spaliło. Jesteśmy o krok od złota? No tak, zawsze byliśmy od złota. Ale od sztabki problem chyba w złota. Tym, problem w tym, a to tylko ja mam sport mówić. Tak. Dziś mamy kilka meczów. Dość ten. Mam nadzieję, że nam się uda. My lecimy prawie na żywo, bo nas kręcą. Tak, w ten weekend w Rzeszowie odbywał się zlot harcerzy. Nazywał się Pierre Lab i polegał on na tym, że harcerze uczyli się nowych technologii, między innymi obróbka wideo, grafika, jak rozmawiać z mediami, jak... Przerwa na słuchodzie. Tak. Uczyliśmy się po to, żeby później wykorzystać tę pracę z naszymi harcerzami. Tylko... Ups. Uśmiech numer 6. Witamy wszystkich w harcerskiej telewizji. Czuwaj! A więc dzisiaj porozmawiamy na temat... Harcerski oczywiście. Którym jest? No kończący się właśnie dzisiaj wspaniały, rewelacyjny, młodzieżowy także duchem, kurs Pierre Lab. A na czym ten Pierre Lab polega? Żeby zobaczyć, na czym polega, trzeba na nim być. Także serdecznie zapraszam. Jest to co prawda dzisiaj, kończy się ostatnia edycja, ale może, jeżeli będą Państwo chętni, jeżeli będzie bardzo dużo zgłoszeń, może się okazać, że kolejne edycje nastąpią. Polecamy serdecznie, dziękujemy. I do zobaczenia. Pamiętajcie o tym, że telewizja harcerska jest najlepsza.
Oddaję. Podoba nam się, jest świetnie, jest bardzo ciekawie. W ogóle zawsze marzyłam, żeby być w telewizji, na wizji, zobaczyć, jak to wszystko wygląda od środka. Problem z migawką. Już dawałem go na gwarancji, zrobili. I teraz kolejny raz, jeszcze chyba 3 razy trzeba to sam błąd. Za 3 razem, jeśli nie naprawią, to możesz oddać im aparat. Majtko, jak ci się podobało? Powiedz. Bardzo mi się podobało, chcę pracować oczywiście w telewizji i tak dalej. I tak nie będę pracował, bo jestem za stary, natomiast zepsuł mi się aparat. Co się stało z nim? Pojawił się błąd, error. I to samo mi się pojawiło. Ale to nie ja zepsułam. No nie, bo ostatnie zdjęcie to jest Natalii ze mną. I się zepsuło. A. No. To co? I to jest druga taka sama usterka, jeszcze trzecia i będę miał zwrot kasy. Możliwość przedmiotów marki. I kupię sobie Nikona 6D. No właśnie. Weź. Aj dobra, to co? Polka, to myślę, że tak nie jest tego tego. No fajnie, że to jest. Widziałeś to zdjęcie? Operator musi... tymi dwoma gałami umieć kręcić. To tutaj jest w zasadzie nic, ale na przykład ma żuwel, gdzie czeki sportowe jednocześnie musi mieć jednak prawe, żeby sobie tego. No jak chcesz być operatorem kamery? A to jest na górze. Ale tak. Jak podgląd czarno-biały, nie, bo to podgląd. Proszę zwrócić. Takie akurat były te kamery. Ola, Natalia, siadajcie. Siadajcie tam szybko. W zespole szkół elektronicznych są też kamery. Tam były, zajmowaliśmy się telewizją w studiu, mieliśmy na specjalizacji były urządzenia audiowizualne i właśnie zajmowaliśmy się tymi kamerami. Witamy Państwa prosto z Rzeszowa. Dzisiaj mam tutaj przed Państwem Natalię Bodziany, prosto z Mielca. Natalio, mam takie pytanie. Mogłabyś opowiedzieć coś o swoim mieście, skąd pochodzisz, z czego to miasto słynie? Oczywiście, więc Mielec słynie ogólnie z samolotów. Kiedyś produkowaliśmy ich bardzo dużo, teraz no niestety jest ich coraz mniej, ale Mielec się bardzo rozwija. Mamy specjalną strefę ekonomiczną, na której jest wiele firm. Coś właśnie więcej o tym słyszałam. Tak więc Natalio, słyszałaś ostatnio o przetargu? Tak, słyszałam. No niestety nie udało nam się. Mam nadzieję, że jakoś zaradzimy temu problemowi i nie straci Mielec wiele na tym. Dobrze, rozumiem, naprawdę. Dziękuję. Na dzisiaj to wszystko. Prosto z Rzeszowa, Aleksander Światowiec i Natalia Bodziany. Same ci tak. O, jasne. A, to mój. Tak. No, coś niestety go nie naprawiłem. Nie potrafią go naprawić. Nie pracują. Dzisiaj. Wiem. Jest czerwona kropka? Ale wczoraj się super śpiewało naprawdę. Jest. Słyszałam, że mi głos wysiadł, już to nie mogłam i ale było super. Wciśnij jeszcze raz, to się pojawią takie dwie kreseczki, wtedy jest pauza. Było widać, że sam chciał śpiewać. No to wciśnij. Ej, to nie, udawaj, może coś mówimy, ale już do niego tak rozmawiamy, nie? Aj, dodajcie. Dobra, nie, właśnie, że będziemy udawać, że mu coś mówimy i wiesz, że tego nie chciałem. Ja też tak. 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 Nie wiadomo. Nie, no na nie kamerę, ale to na razie nie, bo to chodzi o multipleksy cyfrowe. Jednej części. Zrób tak, wiesz, zawsze w kamerze. Dzień dobry, z tej strony Aleksander Światowiec. Wczoraj mieliśmy taką przyjemność, żeby zjeść pizzę na obiad. Chciałam powiedzieć o tej pizzy, bo ta pizza była naprawdę bardzo dobra. Było wiele rodzajów. Oprócz pieszy były wegetariańskie, bo suńczyki były wszystkie. Rodzaje, jakie jeszcze? No. Były na przykład salami z pieczarkami. Czemu? I zrób Natalia nam. Tak wiesz, że... Tak wiesz, telewizja. To jest tak zwane... No czujesz się jak na wizji, na pewno. Dziękuję. Dziękuję. Widać takie... No widać tylko, co się dzieje na tym, tak? Taka prezenterka. Jakąś prezenterkę taką. Serio. Ej, to zdjęcie jest podobne. To bardzo podobne. Jakie ja mam? Różniejsze. Nie wiedziałam, że można.